Dzień dobry YouTube. Mamy środę. Dzisiaj jesteśmy dzień po moim treningu pleców, który zamieszczę w tym filmiku. A w związku z tym, że jest to kolejny dzień treningowy, postanowiłem nagrać Wam obiecany dzień jedzenia. Dzień rozpocząłem od cardio. Zaraz się zważę, zobaczę jak to wygląda. Zrobię swoje poranne wakuum i zabieram się za kawę, bo od kawy zaczynam swój dzień. I had like some world records, you know, and powerlifting is pretty like 200 pounds, but no, 220, you know, it's like I didn't quite self-file tracking all my stuff, so that. Zaraz przygotuję posiłek numer 1, no tutaj moja suplementacja poranna, nie będę się zagłębiał dokładnie w szczegóły co tam jest, ale troszkę tego jest, jeżeli chcecie żebym nagrał Wam dokładnie jak wygląda moja suplementacja w ciągu dnia, to również taki odcinek gdzieś tam pojawi się na kanale, a teraz zabieramy się za śniadanie. Jak wiecie, od jakiegoś czasu mam catering dietetyczny, dlatego dzisiaj mamy, jak ja to nazywam, lembasy, czyli taki chlebek wypiekany właśnie chyba prawdopodobnie przez tam panią, która zajmuje się ogarnianiem jedzonka w tym cateringu. Czekajcie, już znajduję. Jest tego troszkę, więc muszę to wygrzebać. I moje śniadanie znajduje się, nie mam pojęcia gdzie. Czekajcie, to jest na pewno obiad. O, i mamy jajeczka, chyba sadzone. Zazwyczaj właśnie to wygląda w ten sposób, że na śniadanie mam jakąś formę jajek. Pani dietetyczka na szczęście zrobiła troszeczkę pode mnie, bo wie, że ja takich rzeczy jak sosów dodatkowych i tak dalej nie jem, dlatego no, poszło mi tutaj na rękę. I zrobiła mi troszeczkę uproszczone formy. Nie będę dokładnie podawał, ile tu jest białek, tłuszczy i węglowodanów, dlatego że czekam jeszcze na odpowiedź od Adama, który będzie mi aktualizował ten tydzień, więc na razie jem starym tygodniem, a stary tydzień znacie, dlatego nie chciałbym fałszywych informacji gdzieś tam podbijać. Natomiast gdzieś tutaj w trakcie nagrywania tego filmu, tego materiału będę rozpisywał, jak wygląda aktualna ilość jedzonka i wówczas zaktualizuję w zasadzie Wam dokładnie jak to wygląda w skali całego dnia, a ten tydzień rozpoczyna mój drugi cykl wejścia w okres masowy, można powiedzieć, więc po takim leciutkim minikacie lub też odpoczynku zwał jak zwał, wchodzimy na nowe obroty. Lecimy z tematem. Zobaczcie, tak to się prezentuje gotowo. Mamy jajka sadzone właśnie na takich różnego rodzaju jakichś tam warzywach. Przepyszna sprawa. No i te lembaski. To są takie chleby, słuchajcie. O, one są takie troszkę chrupkie, troszkę miękkie, jakby no ciężko powiedzieć. Nie mam pojęcia w zasadzie z czego to nawet jest zrobione, ale jest to przepyszne i generalnie no, robi mi zarąbistą robotę, jeżeli chodzi o kwestie śniadania. Do tego wpada oczywiście moja suplementacja i lecimy z rozpoczęciem dnia. Po tym posiłku lecę szybciutko zrobić personala, a następnie jestem umówiony na podcast z samym Norbertem Feniksem. Dlatego jestem niesamowicie podekscytowany. Był to bodajże przełom 2016 i 2017 roku. Wtedy gdzieś tam bardzo ambicjonalnie do wszystkiego podchodziłem, zawsze do wszystkiego ambicjonalnie podchodziłem, aczkolwiek wtedy, że tak powiem, przesadziłem w drugą stronę. W jaki sposób? Otóż tak naprawdę cały off-season. Dobrze, czas na kolejny posiłek. Będzie to posiłek numer 2. Tym razem
będzie to ogóreczek masłowy, pire z ziemniaków i mięsko z kurczaka. Zaraz to podgrzewamy. Niestety dzisiaj nie uda mi się nagrać z Phoenixem materiału, ponieważ troszkę się rozchorował. O, a tutaj macie Semax i Oxytropin oczywiście. Niestety rozchorował się delikatnie Norbert, także nagramy to innym razem, ale ja nie próżnuję, zasiadam i pracuję. Nawet nie czuję, że rymuję. Tam się robi kawa numer 2, bo nie wiem, czy słychać po moim głosie, ale właśnie wpadła drzemka, gdyż mamy wspaniałą letnią, początkowo wrześniową pogodę. Taka sytuacja. Tak wygląda gotowy posiłek, czyli mam tutaj pierś kurczaka, mam tutaj ziemniaczki i jak widzicie jest na tym sosik. Chciałem Wam pokazać dokładnie, jest to sos jogurtowy Roleckiego. Ketchup, no to każdy wie jak wygląda. Tutaj dokładam jeszcze sobie migdały, no i ogóreczki, o których mówiłem. I tak wjeżdża sobie posiłek numer 2. Przede mną jeszcze 4. Siemanko, witam ponownie z kuchni, czyli jak już możecie się domyśleć, jemy kolejny posiłek. A kolejnym posiłkiem będzie, uwaga, oczywiście posiłek z cateringu, czyli tym razem będzie to kurczak podany na warzywach z ryżem, czyli dość standardowo. Można powiedzieć, że jest to klasycznie bodybuildingowy meal i takich posiłków właśnie najczęściej oczekuję od cateringu, dlatego że, tak jak Wam mówiłem, częściowo jest to zrobione pode mnie, więc po prostu ile mogę, to poprosiłem właśnie o to, żeby nie było to przekombinowane, żeby w miarę możliwości nie było tam zbyt dużo sosów i tego typu rzeczy, takich rzeczy, których nie mogę policzyć, ponieważ jak wiecie, no ja bardzo mocno przykładam uwagę do tego, co jem, jak jem i tak dalej, dlatego raczej na takie rzeczy jak jakieś tam sosy i tak dalej dodatkowe sobie nie pozwalam, chyba że są to sosy, które sobie sam daję, sam sobie wliczam i mam pewność tego, że po prostu nie wybiega to jakoś bardzo mocno poza tą kalorykę, którą chciałbym sobie osiągnąć. Wiem, że zapewne niektóre cateringi robią podobnie, nie wiem, nie miałem nigdy doświadczenia. Natomiast ja tutaj, jeżeli chodzi o ten Bon Appetit, jestem zadowolony, dlatego że tak jak mówiłem, pani dietetyczka jest bardzo pomocna, jeżeli chodzi o kwestię pomocy właśnie w doborze wszystkiego pod nas, więc tutaj na pewno to jest bardzo fajne, że no, nie muszę się martwić, nie? No, to głównie chodzi tak naprawdę, żeby właśnie nie trzeba było się martwić, ponieważ jak czasem widziałem w różnych rodzaju cateringach, no to różnie te posiłki wyglądają. Oczywiście dla większości osób takie te posiłki są po prostu ok, bo większość osób liczy po prostu tylko makro i kalorie, natomiast ja liczę makro i kalorie na poszczególne posiłki, zatem staram się, żeby to miało po prostu ręce i nogi na tyle, na ile jestem w stanie, a jestem w stanie liczyć to praktycznie w 100%. Tam są ewentualnie czasem jakieś drobne odchyłki, tylko nie wiem, 5 gramów to jeszcze przełączę z jednego do drugiego posiłku i to jest po prostu wszystko, także ja jestem mega zadowolony. Podgrzewam sobie ten posiłek, jem sobie ten posiłek, wracam do pracy, bo dzisiaj jestem mega zarobiony pod względem mailowym, ale widzimy się w posiłku przedtreningowym. Pokażę Wam, jak wygląda posiłek przedtreningowy, bo uzupełniam go o część węglowodanów takich własnych, więc to będzie na pewno jakaś tam ciekawostka, plus jak wygląda mój intrashake, chociaż to chyba akurat nie jest zbyt ciekawe, a trening wrzucę Wam, tak jak już mówiłem wcześniej, wczoraj jeszcze, ponieważ wczoraj robiłem plecy, więc myślę, że w związku z tym, że mam priorytet na plecy, będzie to chyba w miarę ciekawe. Mam nadzieję, że będzie to przynajmniej ciekawe. A do tego posiłku wyjątkowo leci Heinz Firecracker. Jak ktoś lubi naprawdę ostre rzeczy, to jest naprawdę ostre, przynajmniej dla mnie. Mimo tego, że ja jakieś mega nigdy za ostrymi rzeczami nie byłem. I tego daję dosłownie troszeczkę, nabieram na nóż i delikatnie rozsmarowuję po mięsie, dlatego że inaczej to jest po prostu nie do zjedzenia, ale czasem lubię sobie tak masochistycznie podejść do tematu żywienia, żeby po prostu wypalić sobie trochę mordę. Także jak ktoś lubi ostre, to serdecznie Firecrackera polecam. Dobra, wreszcie witam Was w posiłku przedtreningowym. Mamy tutaj makaronik, mamy tutaj kurczaka. To jest oczywiście kwestia ze strony cateringu, także to jest około 50 gramów węgli, a tutaj zrobię sobie płateczki ryżowe z truskawkami, kakao, cynamonem. Płatki ryżowe, jeżeli Was interesuje, ja kupuję w takich ogromnych paczkach, tak samo jak płatki
ziemniaczane, jak ryż i jak wszelkiego rodzaju inne źródła węglowodanów, takie jak na przykład płatki owsiane, więc jeżeli ktoś chciałby zaoszczędzić, to warto właśnie w internecie poszukać sobie takich większych paczek, po 5-10 pewnie nawet kilogramów znajdziecie i tego właśnie używam. Do tej pory jadłem klejek ryżowy, ale ostatnio jakoś tak wolę po prostu jeść płatki ryżowe, po prostu wsypuję je do garnka, zalewam wodą, dodaję słodziki, dodaję kakao, dodaję cynamon i wszystko gotuję, aż uzyskam konsystencję, jaką potrzebuję. Nie pytajcie, jakie proporcje wody do płatków, dlatego że ja zawsze używam proporcji na tak zwaną klasyczną pałę, czyli ile mi się wleje, tyle zostaje i gotuję najwyżej trochę dłużej, aż się to bardziej wygotuje. Cała filozofia. Less complicated and much more simple, probably safer, I guess, as well. It does. I've done everything. Yeah. Tak wygląda ostateczny produkt, czyli jest tutaj połówka banana, troszkę truskawek, te płatki, o których mówiłem, ryżowe, kakao, cynamon, słodzik. Tutaj jest makaron, najzwyklejszy, pierś z kurczaka, pół pomidorka, jakaś zieleninka, ale to oczywiście nieistotne. No i tyle w zasadzie, nie? Do treningów wlatuje oczywiście kreatynka, wlatuje oczywiście EAA, wlatuje tauryna i dekstroza, czyli taki standardowy stag u mnie. I to jest w zasadzie tyle. Pewnie podsumowanie gdzieś na koniec dnia, bo jeszcze przed nami oprócz tego dwa posiłki. Tak, dwa posiłki.
Dobra, jestem po treningu, także posiłek potreningowy dzisiaj gustownie, ze względu na to, że o, niestety, ale stało się. Nie ogarnąłem tematu i skończyło mi się białko. Na szczęście paczka już zamówiona z Muscle Power. Serdecznie zapraszam do używania mojego kodu Dawid Muscle Power, shameless plug. No i co tu jest? 200 gramów płatków, miksur talnego, bo już niestety wszystkie płatki pyszne mi się skończyły, dosłownie. Miałem tam jeszcze jakiś czas temu pozostawione pudełka, w których były po 10, 20, parę, czy tam paręnaście gramów płatków, a dzisiaj już wszystkie zużyłem, także jest tutaj miks, nie wiem nawet ilu płatków. Do tego po treningu kreatyna, no to oczywiście to zawsze. No i uzupełnienie mojego białka, czyli baton kurczakowy, czyli nic innego jak kawałek kurczaka po prostu, bo trzeba jakoś to białko uzupełnić. Tutaj oczywiście jest jeszcze 200 ml mleka migdałowego, czy napoju migdałowego, zwał jak zwał. No i tak wygląda posiłek potreningowy, czyli jak pamiętacie, no u mnie to się raczej zbyt często i zbyt mocno nie zmienia, czasem jakieś tam wariacje, ale to jest naprawdę do rzadkości, także wcinam, zjadam i odpowiadam temu, kto właśnie napisał, przeszkadzając nam w tej oto niezwykle fascynującej nagrywce. Dobrze, witam Was w ostatnim posiłku. Ostatni posiłek wpada z cateringu. Tutaj mamy sałatkę, jakąś taką, jakąś jarzynową, ziemniaczki i filet z sandacza gotowany. Proszę Cię bardzo, Sylwio. Możesz kontynuować. Sylwii posiłek. Jaka sytuacja? Dobra, wracam do mojego jedzonka. Patrzy się na mnie. Pewnie dołożę sobie trochę tutaj warzyw, dlatego że no, jest tego mało, a jestem trochę głodny, więc dorzucę sobie troszkę warzyw. To sobie odgrzeję po prostu w mikrofalce i w zasadzie to jest wszystko gotowe do jedzenia, więc tutaj jakby już nic nie muszę dodawać. Jak widzieliście, no tak wygląda cały dzień jedzenia, więc generalnie... O, będzie gadane, że nie mam położonych włosów, trudno. Więc generalnie tak to wygląda, makro gdzieś podsumuję pewnie tutaj na screenie, gdzieś tam, gdzie będzie najlepiej widać. Tak jak mówiłem, jeszcze nie dostałem zmian od Adama, także to makro po prostu zaktualizuję, jak dostanę pewnie maila w nocy, bo Adam tak lubi nocną porą dosłać, także żebyście mieli aktualnie, jak to wygląda już na tydzień jakby następny, kolejny. A w sobotę jedziemy na zlot dzików do Mariusza Żaby, do Oświęcimia, także tam postaram się nagrać Wam materiał właśnie taki stricte treningowy już stamtąd. No i mam nadzieję, że będzie się działo nieco więcej niż w dzisiejszym dniu jedzenia, który pewnie zbyt ciekawy nie jest, no ale tak to wygląda, jem dość monotonnie, chociaż teraz jak mam katalik, to trochę mniej monotonnie, bo przynajmniej zmieniają się troszkę częściej źródła węglowodanów. No, ale prosto, u mnie generalnie jakichś ficerników, tego typu rzeczy nie uświadczycie. Już dawno z tego, że tak powiem, wyrosłem, bardziej ze względu na bycie leniem, niż ze względu na to, że uważam, że to nie jest słuszna droga. No i co? No i tyle. I zjadam. Oglądniemy sobie pewnie dalszą część Community, czyli serialu, który w późniejszych sezonach zepsuł się tak mocno, że oglądam go już chyba tylko z litości i z tego powodu, że zaczęliśmy. No i co? I lecimy spać, a my widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli ktoś doda do tego momentu, to zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i robienia tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam promują kanał dalej i wspomagają algorytmy. Dziękuję bardzo, trzymajcie się i cześć. Dobra, żeby nie było, że nie pokazałem Wam, jak wygląda produkt finalny. Tu jest moja rybka, tu są moje ziemniaczki, a to jest patent, który mój ziomek Kosu rozkminił, czyli dodanie sosu jogurtowego z ziołami do ziemniaczków, który sprawia, że ziemniaczki smakują jak z sosem takim śmietanowym z dzieciństwa, a tutaj moja porcja warzyw, a tutaj moja porcja supli i w zasadzie to już będzie na tyle.